dobry wieczór, już wyciągają flagi Chelsea i PSG. Dobra, zmutuj się. Ale proszę o powagę. Pseudo kibice. A dalej Thiago Silva ma tę śliwę pod okiem. Po ostatnim to najlepszy klub. To nie wiesz. To mój bocio. Proszę o powagę, kurde, powaga. Powaga. Ja, a co już wchodzą, to Bayern też chodzi. No, no, oni już też chyba prawie, znaczy będą zaraz wychodzić z tych, z korytarzy. O, to ja zaraz będę spadał. A ja tylko się jest zetrzymam. Jest Courtois. A pizie, ktoś ma tutaj jest ten... Jest Terry, Iwanowicz, co tam jeszcze zamknij widzę? Ryj. Zamknij ryj, Fabregas. Zmutuj. Zmutuj się. Kto chce picie? Ja chcę picie. Spider chce picie. Miej ten nick, bo to takie dziwne mówić Spider do kogoś. Pająk Spiderman. Terry. Pająk Spiderman. Hey, dalej go zrabiasz. Jest Murzyn, Diego Costa, Oskarek. Mamo, mamo, Spiderman. Ty, sędzią jest Murzyn. Dobra, ja wybijam. Nie, żartowałem. Papa, papa, papa. Nie wiem, mówcie mi Octavio. Możesz tam panu się wyjaśnić mi. Ty jak włoski pedał model Calvina Kleina. Boże, co wy mówicie? Bardzo miło. A oktawa to nie jest do tego? Do zapalniczek takich starodawnych? Oktawa to od razu zastawa. Ja je wiem. No niestety ci... pewna odpowiedź brzmi silnik od zastawy. No Boże. To co my mamy robić sami? O, przyszedł David Luiz, były gracz Chelsea. O, Cavani, mój Bóg się modli. Ja, do księżyca wyje. Idziemy. Ty. I Bruś jest, kurde. Nie wiem, ale co ty tylko zali z pakiem popierniczasz? No nie mam innego, no tylko tyle leżało. Są jego wucha jest. Nie. A żeby nie znaleźć to coś jak lepszego, jego nie ma, to ja nie wiem gdzie iść. Co ty mówisz? A gówna ci już. Dzisiaj musi kupić tam czerwonej torebce, musi kupić małą to ja karę. To jest loga. A jutro trzeba jest do biegnowy za 30 parę 7 kilo. Kurde, to już oni, oni tu już są ustawieni w kolejce, w szeregu. A to kurde, takie gówno muszę słuchać. Grubo. To chyba rozgrzewka przed meczem, przed emocjami. O, Diego Małpa Costa żartuje. Dobra, panowie, ja wypadam, żegnam. Jest mistrz Ligielu, Eden Hazard. Jego nie mogło zabraknąć. Jakie jest ustawienie? O, Bronisław Ivanowicz i Fabregas po żółtej kartce w pysk. Bronisław Komorowski? Bronisław. A, to jest imię takie serbskie, parę bym powiedział. No, no tą starą. A ty mam tej starej chcesz chodzić? Formacja 4-2-3-1. Grubo. Chyba ta sama formacja. Tak sobie myślę. Dobra bluza jeszcze. Stara? A, widzę, że masz taki sentyment. Boże, ale... Kurczę, zaraz się mecz zacznie. Marco Verratti po żółtej kartce w pysk. Thiago Silva ma śliwę pod okiem. Formacja 4-3-3, bosko, czyli tak jak zwykle. O Boże, brzuch mnie już boli. Ale zgniłem. O Boże. Co się, Costa, patrzysz? Chciałabym z panią chwilę porozmawiać, wpuśćcie mnie pani. A właściwie tak jakby powiedziałem, miałem być neutralny, więc no... może będzie dobrze. Co, oni mają nowe koszulki kampeńskie? Co się im stało? Transformacja? O, Ibra, chyba gotowy. Musiał się rozgrzewać chyba 3 tygodnie przed kolejnym spotkaniem. O, Mourinho. I dobry wieczór. Jest trener PSG. Niewygolony, jak zwykle. Żuje gumę, jak zwykle.
A zaraz meczek się rozpocznie. A skorpio jest do dupy, jak zwykle. Chcesz stąd wyjść? Dobra, trochę podgłaśniam. Bo zaraz będą emocje, kurde, w cholerę. O, jeszcze PSG zaczyna to spotkanie. O, Ibra, jakie poważne spojrzenie. I już zaczęli mecz, nie wierzę. Paryżanie w czerwonych koszulkach, a Chelsea w niebieskich, bo wiadomo, grają na Stamford Bridge. I przy piłce Paryżanie, David Luiz, Maxwell, tam był chyba jeszcze Marquinhos albo Thiago, kim wie. Na dzisiaj David Luiz gra już na formacji środkowego obrońcy, znaczy na pozycji. Zmutuj się, Skorpia, gadasz. Nie mogę, bo ja przecież w tej chwili nie żyję. A gnij ty, szmato. Powiedz, Janek, over. Tak? Powiedz Adholowi, że na arei jest namiot, gdzie jest strzyka Stanaga. Wow. Jest ta przeciwko wejścia do arei, ale od tyłu. No to zbieraj! Zabili mnie przy nim! Kurde. Zbiorą go sami. Zabiłem jakiegoś typa i mnie zabił. Okej, okay, PSG przy piłce, to jest niewiarygodne. Pierwsza minuta, znaczy druga. Dobra, to ja lecę, pa. Tak odstraszam bardzo. No przecież to jest mecz meczów, kurde. Tego jak on powiedział, to trzeba oglądać. Kawani już by strzelił! Coś ty zrobił! Przecież uduszę cię zaraz! Przecież to byłaby akcja idealna. Ale John Terry przewidział to idealnie i zablokował strzał Cavaniego i mają teraz rzut rożny Paryżanie. Minuta druga, prawie trzecia. Kurde, gdzie jest Świra? No nie wierzę, Courtois broni to z taką łatwością. Mateusz cię szuka. Kurde, ma laptop, a to ma jeszcze gorzej. O kurde, błąd Paryżanów. Błąd Paryżanów! Uwaga na Diego Costę. Tutaj obrona twardo się trzyma. Tu teraz kiwki jeden na Hazarda. Znowu Diego Costa przy piłce, zastanawia się, czy poda. Poda do Azpilicuety. Eden Hazard, Diego Costa, Azpilicueta do środku wywołuje, ale tracą piłkę Paryżanie na rzecz ich. Wykorzystują okazję na kontratak. Maxwell przy piłce podaje do kogo? Chyba Verratti. Tam było, no teraz jest Verratti, przepraszam. Albo był to Thiago Motta wtedy. Pastore. Tak, widziałem strzeloną bramkę Pastora na treningowym. No, jest dobrze przygotowany. No, Paryżanie już mieliby drugą sytuację, w której by strzelili bramkę, ale niestety nic. Tutaj chyba faul. Nie. Jednak tak, zatrzymał sędzia grę. Faul na Diego Costie, Thiago Silva. No, jego wygląd trochę jest... Znowu nie uciekasz. Trochę inny niż zwykle. Jose Mourinho siedzi i patrzy, jak sobie radzą Londyńczycy z Chelsea. Ramirez przy piłce podał do Thiago, Boże, do Thiago, do Diego Costy, David Luiz, Javier Pastore. Wykonuje jeden, drugi zwód, podaje z powrotem do Davida Luiza. Jest naprawdę napięta atmosfera. Eden Hazard przy piłce planuje, kiwa jednego, drugiego i Paryżanie spokojnie blokują atak. Lecz coś się stało. Diego Costa kontuzjowany już w piątej minucie? To jest niemożliwe. Ale przyszli. Co się dzieje? To jest wręcz niemożliwe. Diego Costa? Czyżby tracił przytomność? Nie. Mam nadzieję, że nic poważnego się nie stało, ale...
Ciekawe, kto za tym stał w takim razie. Czyżby któryś z pomocników paryżanów? A może to był obrońca? Której? Tak, Javier Pastore, tak, to jednak z pomocników ktoś musiał za tym stać. I już Diego Costa... Nie, on musi chwilę trochę dychnąć, ale już Paryżanie zadają poważny cios, bo do napastnika, a napastnik w Chelsea to jest nie byle co. Cahill przy piłce. O, to nie było dobre, to co zrobił Matuidi na Fabregasie. Ale nic się nie stało. Podanie do bramkarza, Courtois. Courtois podaje do Cahill, nie. Tak, Cahill. Cahill teraz do Iwanowicza. Iwanowicz, Cahill. Prawie Diego Costa, ale Paryżanie ponownie przy piłce. Terry zablokował. Cahill podaje do Azpilicueta, Azpilicueta z główki do Eden Hazarda, lecz to nie wyszło. Paryżanie przy piłce. Verratti podaje z powrotem do Thiago Motty. Teraz David Luiz. Albo Marquinhos właściwie. Thiago Motta, nie wiem, ósemka chyba Thiago Motta. Thiago Silva. David Luiz. Salvatore Sirigu. Wykopuje piłkę. I podaje do Iwanowicza. Jesteś kretynem. Cahill. Terry. Azpilicueta. Terry. Courtois. Siódma minuta, prawie ósma i mecz naprawdę zapowiada się bardzo dużo donoszenia miał. Bardzo emocjonujący. Wykopanie piłki z zawodnika Chelsea na pole autu. Diego Costa wraca już do gry, jest już w lepszej formie, znaczy w formie jest cały czas, tylko chodzi o to, że po tym jak oberwał od Javiera Pastore. Ale nie wiem, ale jest lepiej, Verratti przy piłce. Zastanawia się co zrobić, podaje do Matuidiego. Matuidi do, z powrotem jest. Wycofanie do Davida Luiza. Javier Pastore. Marco Verratti. Javier Pastore. Verratti. Pastore. I wybaczcie za te pierwsze minuty szumów i takich niepotrzebnych rzeczy. Cavani, Verratti, Pastore. Górne prostopadłe podanie do Thiago Motty. Albo Marquinhosa, przepraszam. Było podanie do Pastore do Matuidiego i z powrotem do Pastore. Lecz akcja nieudana. Proszę? Jaki wynik? 0-0, ale PSG już miała dwie sytuacje. I John Terry w jednej z nich zablokował strzał Cavaniego. Verratti w tej chwili. Nieudane dośrodkowanie. Zablokował Eden Hazard i jest faul. Nie, na Fabregasie. Fabregas blokował, a potem został sfaulowany. Przez Thiago Motta? Tak, przez Thiago Motta. Ale nic, nie ma żadnej żółtej kartki, no ale to nie wyglądało za dobrze. W tam drugiej albo trzeciej minucie już Diego Costa był faulowany. Przez Javiera Pastore. I przez dwie minuty nie grał. Ale nic poważnego, już wrócił na boisko. Dziewiąta minuta. Tutaj kryty był Costa przez Marquinhosa, Eden Hazard przy piłce. Zastanawia się, kiwa Marquinhosa, lecz Paryżanie wracają do gry z piłką. Marco Verratti podaje do Cavaniego, prawie udana, ale teraz było walka 3-1, w którym Cavani przegrywa, lecz piłka wybita przez Chelsea na pole autu. Kto teraz wyrzuca? Marquinhos pewnie. Podanie do Ibrym, nieudane już. Marquinhos wybicie głową na pole autu, Eden Hazard będzie wyrzucał.
10 minuta i nadal nic. Diego Costa. Iwanowicz, właściwie Azpilicueta. Azpilicueta. Eden Hazard faulowany, ale sędzia chyba nie zareagował. Widzę, że słaby skład Chelsea wystawił. Powiem tak, jest bardzo podobny do poprzedniego z lutego. Czyli nadal Diego Costa na ataku i Eden Hazard na skrzydle z kim tam on jest? Już zapomniałem przez te szumy, znaczy z szumy były hałasy. Ale to już nieistotne. Azpilicueta przy piłce. Podanie do Diego, nie, do Oscara. Diego Costa przy piłce. Podanie do Edena Hazarda, lecz stracił równowagę i stracił też piłkę. Paryżanie przy piłce. Strata Chelsea. Matić. Podanie do Iwanowicza. Iwanowicz wycofuje do Cahilla. John Terry. Fabregas. Odgwizdany faul na Dawidzie Luizie? Co się stało? Nawet zauważyłem, jakim cudem był faulowany. O ile był faulowany. Teraz mała przerwa. Ale przez kogo był faulowany? To dalej mnie ciekawi. A, to Diego Costa. Został sprowokowany i sfaulował Dawida Luiza. No i teraz jest mała kłótnia między obrońcą środkowym a napastnikiem Chelsea. Ale już załagodzona. Wracają do gry. Podanie górne Fabregasa nieudane i Maxwell przy piłce. Maxwell... Górne podanie do Matuidiego, ale strata na rzecz Fabregasa. Matić, John Terry. Terry podanie do Hazarda. Hazard walka 2 na 1 udana. I teraz za Azpilicueta. Azpilicueta podanie do Ramireza. Strata. I znowu Chelsea. Eden Hazard podanie do przeciwników, lecz Ramirez dośrodkował nieprawidłowo i do nikogo. Maxwell przy piłce, podanie do Matuidiego. David Luiz wykopuje, podanie do Ibry z główki i nic z tego nie wyszło. Diego Costa, Matić, Eden Hazard, nieprawidłowe podanie Maticia do Hazarda i rzut z autu dla Paryżanów. Chelsea przy piłce. Podanie Fabregasa do Maticia. Przepraszam, do Iwanowicza. Ramirez. Iwanowicz. Wycofanie piłki do Courtois. Podanie Courtois do Terego. Terry do Azpilicuety. Diego Costa rozpędził się. Strata piłki nie. Prawie, ale Paryżanie stracili piłkę w tej chwili. Fabregas. Costa chyba faulowany, ale sędzia nic. To pewnie musiał się już wywrócić, albo obrońca coś zrobił. Cavani przy piłce, ale naprawdę Cavani już postraszył Chelsea. Lecz Terry był tak ustawiony, że właściwie Cavani się tego nie spodziewał. Javier Pastore. Podanie... Verratti przewraca się na polu karnym, lecz nie wiadomo, czy będzie odgwizdany rzut karny, czy rzut wolny. Teraz jest kłótnia pomiędzy Verrattim a sędzią. Powtórka teraz jest ukazywana. No, Ramirez... Muszę zobaczyć, tak, był faulowany Verratti, tylko nie, na pewno nie w taki sposób, żeby to od razu było na rzut karny, ale chyba sędzia zdecydował, że jednak nic nie będzie.
Tak, jednak nic nie zaliczył. Kurtła wykopuje piłkę i rozpoczynają akcję Paryżanie. Lecz Terry, nie, Cahill wykopuje piłkę na linię autu, co blokuje kontrę dla Paryżanów. 15 minuta i naprawdę jest wyrównany wynik tego spotkania jak na kwadrans. Szczęście, że Terry jest w drużynie. Tak, właśnie zauważyłem, że jakby nie było Terego, to albo by Cavani to spudłował, albo by to tak trafił, że Courtois by po prostu był zaskoczony. Wykopanie Davida Luiza do Salvatore Sirigu z powrotem do Davida Luiza. Podanie górne do Marquinhosa. Chyba Eden Hazard się rzucił na Marquinhosa, żeby zdobyć piłkę, lecz się nie udało. Marquinhos, podanie do Ibry. Ibra podanie do Maxwella. Będzie dośrodkowywał. Prostopadła centra, nieudana blokadą Chelsea. Maxwell będzie wyrzucał z rzutu autu. Podanie do Pastore. Potem Maxwell do Pastore. Pastore tutaj pięknie utrzymuje kontrolę piłki. Walka z Ramiresem wygrana. Akcja zablokowana. Już chyba trzecia w sumie Paryżanów. Chelsea jeszcze nie miało żadnej sytuacji do strzelenia bramki. Powtarza się mecz z wcześniej. No, tak mi się wydaje, że to będzie powtórka z historii, jeżeli tak będzie. Na razie jest 17 minuta. I tak samo do 30 minuty Chelsea gra bardzo defensywnie. No a ile grają tą samą taktyką? Verratti. Maxwell. Chyba był Pastore, teraz David Luiz. Thiago Silva. Verratti. Na razie spokojnie trzymają piłkę. Pastore, Verratti, Pastore, Verratti. Nie, teraz było Pastore, teraz jest Verratti. Nie, teraz jest Pastore, to kto to tam był, kurczę. Jakby byli w białych koszulkach, to już bym ich bardziej rozpoznawał. A tak, to te czerwone tak niekiedy. Eden Hazard przy piłce, walka 2 na 1, blokada Verrattiego i nabita piłka dla Chelsea na out. John Terry, Azpilicueta, Diego Costa. Dośrodkowanie do Iwanowicza, dobiegł do niej, lecz niestety wybita piłka od nogi zewnętrznej sprawiła, że piłka została wybita na linię bramki i zaczynają Paryżanie. 19 minuta. Posiadanie piłki większe ma Paris Saint-Germain, 52%, 48% Chelsea. Wybicie piłki Cahilla na linię bramki i rzut rożny. Pierwszy w sumie chyba. Nie, albo i drugi już nawet. Tak, drugi już rzut rożny dla Paryżanów. Nie wiem, Paryżanie chyba mieli jakąś odnowę koszulek, bo w ogóle inaczej wyglądają. Bardzo możliwe. Javier Pastore będzie wykonywał rzut rożny. Wykonanie. I Courtois wyłapuje piłkę. Podanie do Cahilla. Boże, Ibrahimović, chciałem powiedzieć Iwanowicz. Oskar traci piłkę i jest rzut z autu dla Paryżanów. Maxwell będzie wyrzucał.
Minuta 20. Cavani. Podanie takie trochę nieudane, co teraz skutkuje tym, że Azpilicueta może wykorzystać okazję, ale bardzo dobrze Javier Pastore krył Azpilicuetę, choć dla mnie to jest dziwne, skoro on jest ofensywnym pomocnikiem, a mimo tego się przyczynił do obrony, co plusuje. Cavani przy piłce. Chyba Thiago Motta. Thiago Silva, David Luiz, Verratti, nie, Thiago Motta, tutaj był drobny konflikt Fabregasa z Mottą, ale nic poważnego. Strata piłki Paryżanów, Chelsea przy piłce, Fabregas, Iwanowicz, Cahill, Courtois, Cahill. Iwanowicz, Cahill, Terry. Iwanowicz, nie. Matić. Fabregas, Eden Hazard. I strata piłki dla Paryżanów teraz będzie. Właściwie dla Chelsea strata. Thiago Silva, Marquinhos. Gra chyba teraz na prawej obronie, bo nie ma ani Van der Villa, ani Auriera. W sumie nawet dobrze, bo w sumie cała obrona jest brazylijska. I to od stóp do głów bym powiedział. Thiago Silva, podanie górne do Ibry, ale Ibra zmarnował w ogóle podanie. Javier Pastore, blokada Terego i Oskar przy piłce. Matić, Oskar, Diego Costa, podanie prostopadłe do Eden Hazarda i już mogłaby być akcja, która mogła się zakończyć bramką dla Hazarda, lecz nieudane podanie i blokada, spalony. No tu mogło być naprawdę ciekawie, ale Ramirez no już wiedział, albo po prostu jeszcze nie był oświadczony, że mógł być spalony, gdyż Oskar i Costa byli na linii właśnie offside'u. Verratti. Strata piłki. Siriju. No i Siriju wyciepał na linię autu i teraz Chelsea będzie wyrzucało. Iwanowicz, daleki wyrzut, ale Siriju bez problemów wyłapuje jakimś cudem. Zbyt mocne wyrzucenie Iwanowicza piłki na pole karne spowodowało, że Paryżanie na tym skorzystali. Verratti, Maxwell, Verratti, David Luiz, Pastore cały czas przy piłce, podanie nieudane do Cahilla i strata piłki dla Paryżanów. Chelsea przy piłce, Azpilicueta, Oskar, Terry, Oskar, tutaj Pastore ofensywnie, Terry. User joined your channel. John Terry, podanie górne do Iwanowicza nieudane. Hej koledzy. Matuidi, siema. Hej. Ibra, podanie do Matuidiego, lecz on się zagmatwał i chyba jeszcze spalony został obgwizdany. Tak, nawet zgadza się z tym. Drugi spalony dla Paryżan. Albo po jednym spalonym dla jednego i drugiego zespołu. Tak, w sumie tak. Serdzia, jak chcesz grać na ruskę, pochodź kanał wyżej. Terry. No, zaraz przejdę. A jakie tam jest hasło? Azpilicueta. Zlatan 3-2... 2-3-4. 2-3-4, zawsze mi się nie. Dobra. Diego Costa.
sobie tutaj zapiszę. Oskar Ramirez. Ramirez wycofał do Iwanowicza. Centra daleka do Edena Hazarda. Eden Hazard przy piłce i strata piłki. Paryżanie. Javier Pastore będzie wykonywał kontratak. Blaise Matuidi niestety nie dosięga piłki i piłka dociera do Courtois. Fabregas, dalekie wybicie do Diego Costy. Teraz dribbling 2 na 1. Oskar. Tutaj mogło naprawdę dojść do niemożliwego, ale tutaj teraz Eden Hazard ma bardzo odkryte pole. Jest chyba spalony, albo rzut wolny dla Paryżan. Mogło dojść do małej potyczki Fabregasa. No, mecz naprawdę jest mocno zacięty. Nie wiadomo jak... Raz bardziej atakuje Chelsea. No tak, dokładnie. Myślałem, że już przeniosłeś się wyżej. Chyba, że jeszcze poczekasz do końca pierwszej połowy. 20 będzie 7 minuta. Paryżanie, strata piłki Chelsea, strata piłki Paryżanie. David Luiz, Maxwell, Thiago Motta, Thiago Silva, Verratti, Motta, Pastore, Motta, Verratti, Motta, Marquinhos, wycofanie piłki do Thiago Silvy, Verratti, Motta, Javier Pastore, Cavani, wycofanie do Marquinhosa, Motta, Pastore, no nie udało się. Tutaj próbują Paryżanie ześlizgu, jedna, druga próba odebrania piłki Chelsea. Paryżanie przy piłce, Matuidi, podanie od Maxwella. Matuidi teraz próbował wykiwać, ale coś nie pomogło. Motta, Thiago Silva, Marquinhos. Wycofanie do Thiago Silvy, David Luiz. Thiago Silva, Thiago Motta, górne podanie do Maxwella, Maxwell podanie do Ibry, Ibra podaje do Davida Luiza, podanie prostopadłe do Thiago Silvy, Pastore do Verrattiego, Verratti wygrywa 1-1, Marquinhos, Verratti, podanie dalekie do Thiago Motty, Maxwell. To już od 2 minut się tak rozgrywa. O! Faul! Branisława Iwanowicza na Blaise Matuidi. I rzut wolny. No, zdecydowanie. Stały fragment gry, teraz będzie w 29 minucie. User joined your channel. A zostańcie tutaj, dlaczego chcecie iść? No bo my chcemy grać na ruszku. Ja wrócę zaraz. Pastore wykonał rzut wolny, który został zablokowany. Matuidi podanie do Maxwella. To tam u ciebie, jak Dzionek? Tutaj teraz jakiś konflikt, Verratti wręcz już niezadowolony, bo już chyba po raz drugi był faulowany. Idźcie na kanał niżej, albo wyżej. Azpilicueta. Eden Hazard wygrywa walkę 2-1, stracił piłkę. Blokada Davida Luiza. I Siliciu wyłapuje piłkę. 30 minuta i jeszcze nic nie padło.
jeszcze nie ma osądu, David Luiz, podanie górne, wysokie do Ibry, strata piłki, przyjęcie piłki Courtois, Terry, Cahill, Terry, Azpilicueta, Terry, Cahill, 30 minuta, właściwie 31. Eden Hazard próbuje kombinować akcję. CS Fabregas. Walka z Verratim. Bardzo udana, chociaż mogło dojść do kontry. Edinson Cavani przy piłce. Ale szybko. Naprawdę dynamika jego jest niezła. Ibra tutaj. Podanie do Pastore. Nie. Diego Motta. Verratti, Pastore jednego drugiego wymija. Tutaj nie wiadomo co się stało. Ibra prawie sięgnął piłki i tutaj teraz może być odgwizdany faul. Niemożliwe. Kto dostaje czerwoną kartkę? Javier Pastore? To niemożliwe wręcz. Oskar faulowany i to dość poważnie. Zatem kto dostaje... Ibrahimowicz, czerwona kartka, to jest naprawdę... No, to jest teraz już totalny cios w plecy dla Paryżanów. Ojeju. Faktycznie. Ibrahimowicz teraz wykonał coś, czego nie powinien w ogóle tego robić. Czyli znokautował środkowego pomocnika ofensywnego i Ibrahimowicz dostaje czerwoną kartkę, za co zostaje wydalony z meczu i teraz Paryżanie będą musieli się zmagać tylko z jednym napastnikiem, z Cavanim. I teraz naprawdę mamy poważny problem. Teraz Paryżanie mogą się przejeść na tym. Teraz właśnie, tak jak słyszałem, Chelsea jest, jakby to powiedział, w wymarzonej sytuacji, gdyż tracą najlepszego zawodnika Paryżanie. I teraz jeszcze nie koniec konfliktu, gdyż tutaj chaos zapanował między zawodnikami Chelsea i Paryżanów. Pastore, nie, Thiago Motta dostaje żółtą kartkę za kłótnię z arbitrem. No teraz to się naprawdę źle to skończyło. Teraz to już czara się przelała dla Paryżanów. Chelsea teraz to może naprawdę wykorzystać tą okazję, aby strzelić bramkę marzeń. Teraz naprawdę wojna się dzieje między Paryżanami a Chelsea. Teraz to już naprawdę nie ma żartów. Zlatan Ibrahimowicz został wydalony z meczu. I teraz decyzje muszą podejmować bez Ibrahimowicza. Ale to co się stało, to jest naprawdę cios w plecy i to totalny. I Paryżanie grają w dziesiątkę. Niestety, jeszcze bez Zlatana, to już jest naprawdę, no, jeżeli moja subiektywna opinia ma być teraz wypowiedziana, to no Ibrahimowicz naprawdę zrobił głupotę totalną i uważam, że teraz po prostu no ma u mnie takiego minusa, ponieważ źle zagrał, po prostu albo źle rozegrał to. O kurcze, faulowany Verratti, Oskar sfaulował bardzo nieestetycznie i to wyglądało okropnie wręcz. Jakby to było na jeszcze na polu karnym, to mogłaby być żółta kartka. Ale Oskar nic nie dostaje, gdyż on był faulowany. No i ale dziwne, że Oskar jeszcze gra. Pomimo tego, że tak Zlatan sfaulował.
i uważam, że jednak decyzja arbitra mogła być lekko przesadzona. Mogła to być chociaż żółta kartka albo żółta kartka i ostrzeżenie. Ale no, teraz się już nie cofnie tego biegu wydarzeń. Teraz Paryżanie muszą się zmagać z jednym napastnikiem i w 10. Najpewniej została zmieniona formacja Paryżan. Teraz pewnie Pastore gra na linii ofensywnej, na linii ataku. Ale naprawdę, to co się teraz stało, to jest naprawdę coś przekraczającego w ogóle granice rozsądku dla Paryżan. John Terry faulował? Czy co się stało? Teraz tyle rzeczy się wydarzyło, że ja po prostu... Tak, Fabregas sfaulowany przez Verratiego, bardziej bym powiedział przez Davida Luiza. Ale naprawdę teraz Paryżanie zostali rozwścieczeni przez tą sytuację i nie grają tak jak powinni. Stracili, możliwe, że stracili już nad sobą panowanie, tak jak w poprzednim meczu w tym oto czasie. Centra, Siliju wyłapuje piłkę, na szczęście nie ma gola. Ale teraz to i tak nie ma znaczenia, kiedy nie ma Zlatana Ibrahimowicza i gra musi się toczyć w 10 na 11 i jeszcze bez czołowego napastnika. Naprawdę Ibra teraz już sobie przefasolił sytuację. Teraz to musi siedzieć na ławce i oglądać spotkania, bo nawet już nie siedzieć, co już opuścić. I tutaj teraz kolejna sytuacja, tym razem Oskar dostaje żółtą kartkę za to, że pewnie się kłócił z przeciwnikiem albo nawet już go sfaulował. W sumie... Nie widziałem jeszcze powtórki dokładnie, ale jakby byłaby powtórka, to bym to zobaczył, czy faktycznie Oskar... Ale to chyba musiało być za kłótnie, za... po prostu za uniemożliwianie gry. Maxwell przy piłce, Matuidi. Coś jest więc zatem stało, no nie, no... No nie, no... No ja uważam, że arbiter trochę przesadził, że był bezwzględny. Mógł naprawdę albo dać tą żółtą kartkę, albo żółtą kartkę i ostrzeżenie. A tutaj teraz znowu jakaś sytuacja. Teraz to już się za dużo fauli, to już dzieje, za dużo się sypie kartek. Od pierwszej czerwonej kartki z Latana to teraz się naprawdę o wiele więcej rzeczy dzieje. I Cavani traci piłkę na rzecz Edena Hazarda i teraz może się stać zadość dla Chelsea Londyn. Oskar. Fabregas, Matić, Azpilicueta, Eden Hazard, ale podanie, Oskar, Hazard. Hazard ponownie przy piłce, traci piłkę, 3-1. O, Oskar, no teraz to musi naprawdę uważać, bo może się to skończyć czerwoną kartką. Znowu Verratti faulowany. No naprawdę, konflikt między Brazylijczykiem a Włochem jest napięta, wręcz bym powiedział. Cały czas oni tutaj doprowadzają się do nieładu. Verratti przy piłce, Pastore. Ale mimo tego, że stracili Zlatana, cały czas grają tak jak powinni. Może jednak teraz będzie akcja. John Terry blokuje centrę. Kogo tam? Chyba Maxwella? Chyba Maxwella, tak bym powiedział, Maxwella. Ale nie, naprawdę świetna blokada Terego. Ale Cavani mógł to wykorzystać wręcz. 3 rzuty rożne dla Paryżanów, 0 dla Chelsea. Teraz kłótnia między Davidem Luizem a byłymi zawodnikami, partnerami Davida Luiza. Taka rozmowa, nie wiem, rozluźnienie sporów. Nie wiem, czy to pomoże. Pastore wykonywał rzut rożny i Courtois ponownie wyłapuje piłkę
jest naprawdę dzisiaj... Ło! I teraz Matuidi tutaj wykonał dość nie... Nie... No, właśnie tak jak ty powiedział, ma ten zasięg ramion, że no, faul Edena Hazarda był bezwzględnie bolesny. Znaczy, no, bolesny na pewno jeszcze nie. Matuidi staje żółtą kartkę i wznawiają grę od rzutu wolnego dla Chelsea. Jest 0-0, 41 minuta i nadal nic. Pomimo tego, że Paryżanie grają w 10, nadal się nie poddają. I to jest duch walki, pomimo tego, że Zlatana już nie ma na boisku od 9 minut. Oskar przy piłce, Oskar! I Siriju wyłapuje bez większych problemów piłkę, co uważam, że Oskar mógł wykonać coś lepszego. No cóż, niewykorzystana okazja, może się zemścić. Jeszcze możliwe. W zależności. I tu Diego Costa ponownie faulowany, tylko przez kogo? Przez Davida Luiza, może przez kogoś innego? To nie ma żadnych wiadomych rzeczy, ale Diego Costa już po raz kolejny faulowany. A to chyba przez Davida Luiza, ale mimo tego nie dostaje kartki. Mecz jest naprawdę potężnie zacięty. I teraz Paryżanie muszą liczyć się z tym, że grają o jednego zawodnika mniej. Jego Costa chyba będzie zmieniany. Możliwe. Albo po prostu przyszedł taktyki do Mourinho. Siriju wykopuje piłkę. Niestety John Terry ją dostaje. Blokada. Matuidi traci piłkę. Ramirez. Iwanowicz. Cahill. Iwanowicz. Oskar. Cahill. Ramirez. Eden Hazard, walka 3 na 1, strata piłki na rzecz Paryżanów, lecz Chelsea odzyskuje piłkę. Diego Costa na polu karnym próbuje tutaj teraz wykorzystać okazję i rzut karny chyba. Nie ma rzutu karnego, niebywałe. Diego Costa już jest całkowicie po prostu już rozwścieczony, gdyż już mógł naprawdę zaskarbić sobie gola dla sojuszników Chelsea, ale naprawdę tutaj Costa ekwilibrystycznie podszedł do sytuacji, tutaj jednego, drugiego. Cavani tutaj, Cavani tutaj bym powiedział, że rzut karny powinien być, no ale niestety sędzia nie zaliczyła. Mourinho jak zareagował. O, Costa, jaki rage, taki power. W sumie powinien być ten rzut karny, ale no niestety sędzia też podjął taką specyficzną decyzję, żeby po prostu wyrównać sytuację z stratą zawodnika, ale nie wiem, co to ma do rzeczy, skoro Cavani sfaulował na polu karnym Diego Costa, a sędzia nie odgwizdał rzut karnego. Verratti. Pastore. Wycofanie do Davida Luiza. Pastore ponownie. Marquinhos nie dobiegnie chyba do piłki. Nie, jeszcze zdążył. Blokada i rzut z autu dla Paryżan. 44 minuta, za chwilę będzie koniec pierwszej połowy, a tu się dzieją takie rzeczy. Pierwsza połowa jest tak niesportowa, że tak powiem. Od 31 minuty to się wszystko oczywiście zaczyna. Potem seria faulów. David Luiz. Miało to być bardziej podanie, ale wyszedł taki
dość zygzakowaty strzał poprzez rykoszet, który został wyłapany przez Courtois. Fabregas. No niestety podanie Fabregasa niewłaściwe. Thiago Silva. Ło, tutaj naprawdę teraz nieciekawie, ale Siriju tą piłkę skontrolował. Ale naprawdę mogło być gorąco. Mogło dojść nawet do najgorszego. Ramirez przy piłce, podanie do Fabregasa. Oscar. Verratti bardzo ofensywnie działa. I tutaj chyba faul. Czyżby będzie kartka? Nie, rzut wolny. Rzut wolny dla Chelsea. Teraz właśnie w tej oto sekundzie może to wykorzystać. 2 minuty zostały odliczone. I Oscar będzie wykonywał rzut wolny. I teraz naprawdę może to się źle skończyć dla Paryżan, jeżeli nie obronią tego, nie zablokują, ani nie skryją przeciwników Londynu. To może być szansa na gola kontaktowego. Nie ma gola. Zablokowane przez Maxwella, wybite przez innych obrońców. Tutaj Pastore, ciekawe wybicie przez piętkę, ale chyba się od Ibry uczyło, ale to nie ma znaczenia w tej chwili. Kto to zablokował? Bardziej bym powiedział zawodnicy Chelsea sami się rzucili na obrońcę i oni jakby stworzyli kopułę, która no która niestety źle to wykorzystała. Thiago Silva wybija dalekie wybicie do Cavaniego, niestety nie dobiega do piłki. Courtois wyłapuje po raz chyba 6 piłkę, jak nie 7. I teraz Azpilicueta, Eden Hazard, John Terry, Cahill, Matić. Matić teraz podaje do Oscara. Oscar do Fabregasa. Fabregas dalekie podanie do Iwanowicza. Tutaj mogą jeszcze wykorzystać okazję. Tak, Brazylijczyk zrobił to bezbłędnie i zablokował w ogóle atak i centrę być może Eden Hazarda. Mourinho jest naprawdę w podburzonym humorze. Wynik pierwszej połowy 0-0. Paryżanie grają w dziesiątkę. Strata Zlatana Ibrahimowicza, która na razie nie rezultatuje przewagą dla Chelsea. Lecz emocje naprawdę były napięte. Szkoda, naprawdę szkoda, że to się do tego doszło. Do tego niesportowego faulu Zlatana na Oscarze. I wynik pierwszej połowy jest 0-0. Myślałem, że będzie powtórka z historii, lecz wyszło całkowicie inaczej. Zaraz wracamy do drugiej połowy.